Cześć, witam Was cieplutko w ten chłodny zimowy wieczór. Chciałabym dzisiaj powiedzieć trochę na temat demakijażu oczu. Mam w tym momencie trzy preparaty do demakijażu oczu. Chciałabym Wam trochę o nich powiedzieć. Pierwszy jaki mam to jest Ziaja, dwufazowy płyn do demakijażu oczu. Ja go używam tak od połowy, nie od połowy, od 20 grudnia. Czyli od miesiąca. Zostało mi go tyle. Czyli raczej wydajny to on nie jest. Wiadomo, trzeba nim wstrząsnąć. Tutaj się te warstwy łączą na wacik. Muszę zużyć ze 4 waciki, żeby zmyć makijaż tym płynem. Wodoodpornego raczej wątpię, żeby sobie z nim poradził, skoro normalny się kruszy. Wpada mi do oczu, te resztki tuszu wpadają mi do oczu. Oczy mnie szczypią po prostu. I naprawdę muszę się nieźle natrzeć. Jest, niby tu jest taki tłuszczyk i to powinno tak właśnie fajnie mieć poślizg, a to jest tak tępe i tak muszę się natrzeć te oczy, że aż mnie po prostu bolą. No męczę go, męczę, może niedługo go zmęczę. Do takiego delikatniejszego makijażu, no jeszcze ewentualnie może być, chociaż też mi się kruszy i wpada on do oczu, także nigdy więcej. Następny mam Kiehl's The Mask z Maybelline. To już jest zwykły, jednofazowy. Ja go na razie użyłam, on niewielkie mam zużycie tak dotąd, bo użyłam go na razie kilka razy, żeby tylko sprawdzić, najpierw chcę tamten wykończyć. Chciałam tylko sprawdzić, jak on działa i jest lepszy niż tamten z Ziai, aczkolwiek też jakiś super nie jest. On kosztuje około 10 zł. Aha, ten z Ziai jakoś 5, 4, coś takiego. Ten kosztuje około 10 zł. No rewelacji nie ma, tak? Jakoś sobie tam daję radę z tym makijażem, z wodoodpornym też nie wiem, albo jakbym miała eyelinerem kreskę zrobioną, to też nie wiem, czy by sobie poradził. No ale taki jest całkiem rzeźki. I ostatni, mój zdecydowany faworyt jak na razie, to jest Nivea, również płyn dwufazowy i on jest właśnie do takiego wodoodpornego makijażu, on sobie świetnie z nim radzi. Też trzeba oczywiście wstrząsnąć. Tutaj łączą się te dwie fazy ze sobą, chociaż bardzo szybko się rozdzielają. Ale on jest po prostu świetny. On jest właśnie taki tłuściutki. Jego się naleje troszeczkę na ten wacik, potrzyma się przy oku, ściąga się i po prostu nic nie ma. No chyba, że tam był jakiś wodoodporny bardziej makijaż albo kreska eyelinerem, to wtedy trzeba troszeczkę dłużej potrzymać albo jeszcze raz to tam przetrzeć, ale generalnie on jest po prostu wspaniały. Jak na razie jest moim faworytem. Oczywiście kupię jeszcze jakiś inny, bo chcę po prostu je testować. Może znajdę coś zupełnie fantastycznego. Ale na razie to jest mój faworyt. Tak, coś chciałam powiedzieć chyba jeszcze. Chyba na temat... Tak, Bioderma. Bioderma to jest dla mnie po prostu badziewie największe po prostu, jakie tylko kiedykolwiek używałam. Nie wiem, po prostu nie jestem w stanie... Ja wierzę, że ludziom się to podoba, bo chyba nie wydawaliby tyle pieniędzy na coś, co jest, co nie działa i co im szkodzi. Ja natomiast użyłam tego kiedyś, nie kupiłam sobie tego, użyłam tego u mojej cioci i tak samo jak Ziaja, pokruszył mi cały makijaż. Tusz wpadł mi do oczu, oczy mnie piekły. I też musiałam się nieźle natrzeć, żeby ten makijaż zmyć, a niby on jest dla... I nie miałam jakiegoś wodoodpornego makijażu, on jest niby dla wrażliwych oczu, a to jak mi po prostu po nim oczy piekły, to jest jakaś pomyłka i ja za darmo go nie chcę, a co dopiero za te 40-50 zł. Także nie wiem, ja chyba jestem inna, ale ja go bardzo nie lubię. Uwielbiam na razie póki co ten. A jeszcze bardzo fajne jest w nim to, że... On ma taki dzyndzelek tutaj, więc fajnie się go otwiera, fajnie się go zamyka, bo te trzeba odkręcać. Kręcać, zakręcać, takie tam. Także ten jest bardzo fajny. Ja go kupiłam za 12,99 chyba, chociaż ostatnio były promocje, jeszcze się nie załapałam się na nią. Ostatnio były promocje i kosztował 10 zł. Także bardzo, bardzo go polecam. I to w sumie na razie tyle. Także buziaki, pa, pa!